Witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz nie o polityce, a o zdrowiu. Doktor Marek Posobkiewicz jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Moje uszanowanie, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, patrzymy na dane, na statystyki, jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem. No i dane, które teraz widzę na stronie Ministerstwa Zdrowia, pochodzą z 26 grudnia tego roku. Panie doktorze, na razie widzimy, że dzienna liczba zakażeń COVID-19 to 100. Dużo czy mało? Musimy pamiętać o tym, że te liczby, które są potwierdzone laboratoryjnie i zgłoszone do systemu, nie odzwierciedlają rzeczywistej ilości zakażeń. Dużo ludzi w tej chwili ma infekcję, nie testuje się bądź testuje się sami, nie podają tego swojemu lekarzowi rodzinnemu, który nie wpisuje tego do systemu. Także tych zachorowań jest dużo więcej. Oczywiście jest to naturalne w tym okresie i musimy się liczyć, że w następnych latach, w tym sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, też tych zakażeń będzie dużo. Oczywiście ten wirus nie jest dla nas tak groźny jak na początku pandemii, kiedy był to nowy wirus dla układu odpornościowego, a na jego ilość dodatkowo w najbliższych dniach może wpływać również to, że dużo nas wyjeżdżało na święta, są spotkania rodzinne, ludzie spotykają się ze sobą z różnych części Polski i z częścią też rodziny z zagranicy i wymiana dla wirusa w takich warunkach jest oczywiście dużo lepsza. Musimy jednak pamiętać, że mimo że ten wirus nie jest dla nas tak groźny jak na początku, to dla osób z osłabioną odpornością może być również śmiertelny. Patrząc na te dane od 4 marca 2020 roku dokładnie, to liczba zakażeń, panie doktorze, wynosi 6 624 723. Na szczęście pandemię mamy już za sobą, ale tak jak pan mówi, musimy wszyscy uważać. Czy dzisiaj tych odmian COVID-19, ile ich jest i jakie rozpoznać te objawy, o czym powinniśmy cały czas pamiętać? Dla nas nie jest istotne to, jakim dokładnie odmianą, jakim wariantem wirusa jesteśmy zakażeni, tylko to, żeby nasz organizm był przygotowany na spotkanie z wirusem. Czyli najważniejsze jest przyjęcie dawki przypominającej szczepionki. To pozwoli zatrzymać wirusa już na samym wrotach naszego organizmu, bądź spowodować to, że przez kilka miesięcy, jeżeli przejdziemy zakażenie, przejdziemy je dużo lżej niż w tym przypadku, gdybyśmy zaszczepieni nie byli. Dodatkowo na naszą odporność wpływa również wypoczynek, odpowiednia zbilansowana dieta, ruch na świeżym powietrzu. To wszystko pomaga ćwiczyć nasz układ odpornościowy. Panie doktorze, no tutaj patrząc też na mapę, Polski, no niestety najwięcej tych zakażeń na razie w województwie mazowieckim, następnie na południu Polski. Pan tutaj wspomniał o świętach. Natomiast proszę powiedzieć, czy pogoda też wpływa na przenoszenie tego wirusa, na naszą odporność po prostu? Wpływa i na odporność, i na dłuższe przeżywanie wirusa w środowisku. W wysokiej temperaturze wirus szybciej ulega inaktywacji. Jeżeli jest niska temperatura, dłużej zachowuje te swoje właściwości przeżycia, czyli nie stracenia swoich możliwości późniejszej replikacji. To, że na mapie widzimy tylko w niektórych regionach więcej tych zakażeń, może być również złudne. Ten wirus jest w całej Polsce, we wszystkich województwach, tam gdzie jest dużo ludzi się miesza. Panie doktorze, czy się słyszymy? Doktor Marek Posobkiewicz? Panie doktorze, czy się słyszymy? Za chwilę, mam nadzieję, wrócimy do naszej rozmowy. A ja cały czas Państwu przypominam, że można wspierać telewizję Republika. Numer konta do wpłat widzą Państwo na dole ekranu. Wracamy do naszej rozmowy. Doktor Marek Posobkiewicz, witam serdecznie, witam ponownie. Doktor Marek Posobkiewicz,
Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć. Szanowni Państwo, musimy cały czas uważać, być uważni i dbać o swoje zdrowie, dlatego że cały czas możliwe są, tak jak powiedział dr Marek Posobkiewicz, zakażenia wirusem COVID-19. Natomiast te objawy, one też się nie zmieniają. Warto tutaj być roztropnym. Dzienne statystyki w Polsce, dzienna liczba zakażeń wynosi 100, nowe zakażenia to 84, ponowne zakażenia to tych zakażeń jest dziennie 16. Szanowni Państwo, aczkolwiek mam nadzieję, że pandemię, tutaj jestem już przekonana, mamy cały czas za sobą. Doktor Marek Posobkiewicz do nas wrócił. Panie doktorze. Witam ponownie. Witamy ponownie. Zapytam Pana w takim razie, bo teraz pojawia się to pytanie chyba i trochę już zapomnieliśmy, co robić w sytuacji, kiedy kupujemy sobie test w aptece na COVID-19. Okazuje się, że mamy COVID-19. Zostajemy w domu, robimy kwarantannę, izolację, czy idziemy do pracy? Przede wszystkim nie tylko przy tej chorobie, przy COVID-19, ale jeżeli mam jakąś inną infekcję wirusową z podwyższoną temperaturą, powinniśmy się izolować od innych osób. Minimum ten okres gorączkowy, te kilka dni powinniśmy ograniczać kontakty z innymi osobami. Wiadomo, że jeżeli ktoś mieszka wspólnie razem w mieszkaniu, to trudno całkowicie się izolować, bo ten wirus wtedy jest w tym środowisku mieszkania. Ale do pracy absolutnie w takim przypadku chodzić nie powinniśmy, z tego względu, że w ten sposób pomagamy rozprzestrzeniać się wirusowi i narażamy inne osoby. No to pytanie, szczepimy się teraz, czy nie? Czy te szczepionki, które kiedyś przyjęliśmy, to w zależności też od rodzaju tej szczepionki, czy one nam wystarczą? Ja myślę, że takie trochę złudne było myślenie niektórych ludzi, że te nowe warianty całkowicie pomijały odporność tworzoną przez poprzednie szczepionki. Tak naprawdę to ten okres od zaszczepienia wpływał na to, jaka była odporność organizmu. Jeżeli ktoś przyjął ostatnią dawkę szczepionki rok temu albo jeszcze dłużej, to jego odporność będzie zbyt słaba, żeby całkowicie zahamować dostanie się wirusa do organizmu. No ale i tak, jeżeli już ktoś chociaż raz przechorował i szczepił się przynajmniej podstawowym cyklem, to ten wirus nie powinien dla niego być zabójczy, jeżeli oczywiście nie dojdzie do spadku odporności. Do spadku odporności może dojść po przechorowaniu innej infekcji u osób leczonych onkologicznie, u osób, które przyjmują leki immunosupresyjne, czyli w przypadku chorób z autoagresji, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba lesionskiego grona, ciężkie postacie łuszczycy, czy ciężkie choroby reumatyczne, przy których pacjent musi przyjmować leki immunosupresyjne po to, żeby mógł normalnie funkcjonować. I taka osoba już na wstępie może gorzej walczyć z wirusem i wirus dla niej jest bardziej niebezpieczny. Panie doktorze, dzisiaj czytamy, że powikłania po COVID-19 to między innymi wzrastające ryzyko zakrzepicy. Dlaczego? Więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta choroba dotyka całego organizmu. Nie tylko układu oddechowego, ale również układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego. I już podczas tych pierwszych fal, kiedy trafiało dużo pacjentów do szpitala, obserwowaliśmy wtedy bardzo duże podniesienie markerów tych świadczących o zakrzepicy, a dochodziło również do konieczności nawet amputacji kończyn niektórych pacjentów, a takie i ciężkie te powikłania zakrzepowe prowadziły również do zgonów. Dlatego no, lepiej zabezpieczyć się i nie chorować, nie narażać się na tak poważne powikłania, a wachlarz tych objawów i powikłań w przypadku tej choroby jest bardzo szeroki.
Zima oczywiście trwa, jesteśmy w trakcie tej pięknej pory roku, ale ta pora roku bywa też bardzo taka zmienna. W wielu miejscach Polski no, zima wygląda bardziej jak jesień, temperatura dodatnia. No i mamy trochę takie wahadło tych temperatur, od tych ujemnych po te dodatnie. Czy to jest dobre dla naszego zdrowia? Jak tutaj zadbać o odporność, kiedy raz mamy 10 stopni powyżej zera, a raz poniżej? Dodatkowo też ciężko się ubrać w taką pogodę, bo czasami jeżeli ktoś się ubierze zbyt ciepło, wyjdzie, spoci się, będzie mu gorąco, potem się porozpina, czy zdejmie czapkę, zdejmie kurtkę. Jeżeli jest mokry, łatwiej ulegnie wyziębieniu. Dlatego lepsze jest takie ubranie na cebulkę, takie, że jeżeli jedną warstwę zdejmiemy bądź rozepniemy, żeby ta następna też chroniła nas przed wychłodzeniem, bo wychłodzenie jest takim otwarciem wrót dla zakażenia, bo spada wtedy nasza odporność i dużo łatwiej jest o infekcję. Jak dbać o tę odporność? Domowe sposoby jeszcze na koniec, panie doktorze, powiedzmy. Czy rzeczywiście sok z cytryny, sok z cebuli albo z imbiru? To są te stuprocentowe sposoby na utrzymanie zdrowia. Nie zabezpieczam. Panie doktorze, czy się słyszymy? No niestety też silny wiatr i ta pogoda może wpływają na nasze połączenie, panie doktorze? Ja słyszę. O, słyszymy się. To jeszcze raz to samo pytanie. Czy sok z imbiru na przykład jest takim właśnie rozwiązaniem na naszą nieodporność? Wszelkie te soki marinowe, mleko, dobre dla naszej odporności. Czyli witamina C, te między innymi. Panie doktorze, musimy kończyć niestety też połączenie płata nam figle. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dawkę zdrowej wiedzy. Doktor Marek Posobkiewicz, dziękuję bardzo. A ja Państwu dziękuję za ten czas. Już za chwilę Marcin Bąk na antenie.